naszym kongresie problem wody w glebie poruszamy chyba na każdym. Jest to tak ogromnie ważne, bo woda dla gleby jest tym, czym krew dla naszego organizmu tak naprawdę rozprowadza wszystkie najważniejsze składniki pokarmowe w niej. Musimy też zdawać sobie sprawę, że woda to jeden z żywiołów tego świata, obok powietrza, ognia i ziemi. Jak mierzymy się i na ile jesteśmy silni, aby radzić sobie z tymi żywiołami, wspominaliśmy już dzisiaj. Dlatego myślę, że bardzo cennym wykładem w tym zakresie podzieli się z nami pan profesor doktor habilitowany inżynier Wiesław Dębek. Witamy pana bardzo serdecznie. Zastępca dyrektora do spraw naukowych Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego Falenty. Gospodarowanie wodą w rolnictwie w obliczu susz. To, z czym zmagamy się bardzo poważnie od kilku lat. Bardzo prosimy, panie profesorze. Witam państwa bardzo serdecznie, dziękując organizatorom za zaproszenie. Ja chciałbym wyjaśnić, że doszedłem do wniosku, że ponieważ jesteśmy w drugim dniu już obrad i wszyscy są zmęczeni, a jednocześnie przed podsumowaniem, ja oszczędzę państwu czy to treści strategicznych, czy też treści syntetycznych. Postanowiłem po prostu powiedzieć o tym, co robimy w naszym instytucie, żeby sprzyjać gospodarce wodnej. Może to nie będzie ściśle o uprawie gleby, ale o działaniach, które tej uprawie sprzyjają. W zarysie treść, nie spis treści, ale treść mojej prezentacji. Proszę państwa, na tej mapie widać dramat naszego rolnictwa. Rozkład klimatycznego bilansu wodnego wskazuje wyraźnie, że pas środkowy biegnący równoleżnikowo przez nasz kraj jest wybitnie upośledzony, jeśli chodzi o zasoby wodne dla roślin. W związku z tym jasne jest, że potrzebne są tam nawodnienia i ten rejon jest szczególnie poszkodowany. Oczywiście tutaj w pewnym zakresie neutralizują sytuację dobre gleby właściwe dla Wielkopolski, ale tam też znajduje się to widoczne na mapie centrum niedoborów wodnych. Ja pochodzę z Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych, który specjalizował się w gospodarowaniu na łąkach i pastwiskach. Więc oczywiście trzeba sobie powiedzieć tak, nawodnienia podsionkowe, bo nimi posługujemy się w gospodarce wodnej na użytkach zielonych, przede wszystkim rowy. To jest system, który się sprawdza wtedy, kiedy jest wody dużo, kiedy wody jest pod dostatkiem. System dość łatwy technologicznie, ale też rozrzutny, jeśli chodzi o zasoby wodne. Cały system, proszę państwa, sypie się w drobny mak, jeśli wody nie ma. Jeśli mamy do czynienia z głęboką suszą, to wtedy nie ma czym gospodarować. I nawodnienia podsionkowe są nieaktualne, no bo nie ma głównego elementu, jakim jest woda. A więc staramy się ją zatrzymać wszelkimi sposobami. Już zbliża się pora, kiedy powinniśmy zatrzymywać ją w tych widocznych tutaj na zdjęciu rowach melioracyjnych. Proszę państwa, taki mały przykład. Użytki zielone są na glebach bądź organicznych, bądź na madach. Jeśli tutaj spojrzymy na tą tabelę, to zobaczymy, że w takich średnich, przeciętnych warunkach, torfy średnio i silnie rozłożone albo mady średnie, optymalny poziom wody to pół metra od terenu. Proszę mi pokazać w pełni lata, gdzie woda jest, na której łące czy pastwisku woda jest na tym poziomie. Nie ma. Dobrze, jak jest na 80 centymetrach, a bardzo często na 100. Czyli tak naprawdę tracimy zasoby materii organicznej i ze szkodą dla roślinności łąki pastwisk. To było, proszę państwa,
podstawą czy impulsem, że w tym dramatycznym roku 2018, kiedy była drastyczna susza, w jej apogeum wystosowałem wraz z kolegą profesorem Tomaszem Okruszką memoriał do ówczesnego ministra rolnictwa, aby ułatwić rolnikom i wesprzeć rolników w poborze wód podziemnych. No bo doszło do sytuacji często paradoksalnej. Plony ginęły na polu rolnika, a rolnik miał pod nogami 20 metrów, 30 na takiej głębokości wielkie zasoby wodne, z których nie mógł skorzystać. Pan minister Ardanowski podchwycił natychmiast ten pomysł i powstało pewne narzędzie, które jest teraz wprowadzone do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ułatwiające rolnikom instalacje i pobór wód podziemnych. Ale proszę Państwa, wtedy się okazało, że mała retencja zupełnie nie działa. Wyschły rowy, wyschły małe cieki, wyschły sadzawki, wyschły oczka wodne. Nie było skąd wziąć wody. I to dobitnie pokazało, że w gruncie rzeczy jesteśmy skazani na pobór wód podziemnych. Oczywiście ten pobór wód podziemnych to się już nie odbywa dla potrzeb użytków zielonych, ale dla potrzeb nawodnień ciśnieniowych, czy to stosowanych na uprawach łanowych deszczowni, czy to nawodnień kroplowych, które tu nie muszę w tym gronie tego tłumaczyć, są stosowane w uprawach rzędowych. Oczywiście nawodnienia deszczowniane też są rozrzutne, jeśli chodzi o zasoby wodne, no bo jest duże parowanie, prawda? Czy to z powierzchni pola, z powierzchni liści, z powierzchni gleby, czy w trakcie aplikowania wody. Więc proszę Państwa, łapiemy wodę. Opracowaliśmy w Instytucie taki prototypowy próg, który można z elastycznego tworzywa, który można zwinąć i włożyć sobie pod pachę i przenieść w inne miejsce. On umożliwia podpiętrzenie czasowe wody w rowie i pobór na przykład do celów nawodnieniowych, czasami do celów przeciwpożarowych, a czasami do innych celów. Te prototypy u nas funkcjonują i możemy je zawsze zademonstrować. Różne typy zastawek, nie mam czasu, żeby je omawiać, ale proszę Państwa, to są zastawki, które cechuje lekkość i łatwość operacyjna. Tu już nie ma ciężkich szandorów, tu nie ma elementów stalowych, a przynajmniej minimalna ich ilość, czyli nie ma nic, co mogłoby się przydać postronnemu, mówiąc oględnie, obserwatorowi, prawda, przybyszowi. Te ścianki szczelne, które tu widzimy, są z tworzywa sztucznego. W tej chwili one są w sprzedaży, prowadzą to przedsiębiorstwa, z którymi współpracujemy. Także lekkie zastawki, już nie ciężkie drewniane szandory, nie jakieś korbowo podnoszone. Na małych rowach mogą być lekkie, poręczne zastawki. I bardzo ważna rzecz, proszę Państwa, regulacja odpływu z drenów. Dreny, jak wiemy, mają zbawienny skutek, kiedy jest mokro, usuwając nadmiar wilgoci z gleby, ale mają zgubny wpływ w okresach suszych, ponieważ działają z całą, prawda, bezwzględnością. Woda opada gruntowa opada do ich głębokości. Takie regulatory, ten po lewej opracowany przez kolegów z Uniwersytetu Poznańskiego, po prawej nasz, pozwalają utrzymać poziom wody gruntowej powyżej głębokości drenów, a więc tam, gdzie woda może być pobrana przez system korzeniowy roślin uprawnych. I proszę Państwa, to jest baza danych, którą my mamy i która jest dla Państwa dostępna. Ten link można skopiować, wejść i korzystać. Tutaj po lewej stronie mamy napisane, co ona przedstawia. Oczka wodne, różnego rodzaju zbiorniki przepływowe i zaporowe oraz stawy i kompleksy stawowe. Jeśli w jakiejś gminie jest potrzeba takiej jakby oceny, powiecie, w województwie, tutaj można z tej bazy skorzystać. Sfinansowało ją Ministerstwo Rolnictwa. O mokradłach nie będę mówił, bo ja się wychowałem, to jest moje hobby na mokradłach. Jakbym zaczął, to nie skończę. Ciekawostka poniżej, sztuczne mokradło. Coś na wzór naturalnego mokradła czy oczka wodnego, obsadzone roślinnością higrofilną, która przechwytuje i konsumuje związki azotu, fosforu spływające na przykład z powierzchni gospodarstwa. Takie oczko wodne, to jest nasze, obsługiwało nam połowę odcieków z powierzchni fermy hodowlanej, gdzie przebywało stale około 200 sztuk bydła.
No i proszę Państwa, stawy. Bardzo propagowane w ostatnim czasie, ale one są fajne, ładne, można się wykąpać, można zahodować rybki, tylko pamiętajmy, że bardzo rozrzutne, jeśli chodzi o gospodarkę wodną. Bo ze stawów albo są przesiąki, a jeśli są uszczelnione, to i tak gigantyczne parowanie w okresach upalnych. Zawsze oszczędniejsza jest studnia wiercona, czy nawet kopana. I różne typy innych zbiorników, które mogą przechwycić wodę, bądź ją oczyścić, jeśli jest zanieczyszczona. No i proszę Państwa, coraz bardziej potrzebny i powszechny problem zbierania wody deszczowej, bo przybywa nam powierzchni utwardzonych. Tutaj ja przepraszam za takie troszeczkę infantylne te zdjęcia przydomowe. Ja przyznam się, że to zdjęcie po prawej to mój własny zbiornik. Ten zbiornik to jest 220 litrów, napełnia się w czasie deszczu około 20 minut, więc jest o wiele za mały. Myślę o zbiorniku 1000-litrowym, ale oczywiście do poważnych celów nawodnieniowych trzeba mówić o zbiorniku podziemnych, prawda? Tylko, że wtedy trzeba tą wodę pompować, a więc już jest potrzebny nakład na instalację i na energię. I proszę Państwa, woda szara, też modny temat. Jeśli mówimy o wodzie szarej, to myślmy tak. Umywalka, prysznic, wanna. To są źródła wody szarej, czyli woda z kąpieli. Może być z powodzeniem użyta do spłukiwania toalet, 30% przeciętnego zużycia domowego, a w rodzinach wielodzietnych sporo więcej. Woda szara nie może zawierać fekaliów, można nią także podlewać ogródki, oczywiście na małą skalę. Wody szarej nigdy nie będzie dużo, to sobie powiedzmy. To jest rozwiązanie fajne do gospodarstw rodzinnych, do domów czy mieszkań, ale proszę Państwa, jest to obiecujące, bo my teraz spłukujemy toalety czym? Ano oligocenką, najcenniejszą z możliwych wodą. Proszę Państwa, zatrzymywanie wody w krajobrazie. To nie są zdjęcia z Polski, to i następne. Taki pas wmontowany roślinności, która rozluźnia glebę i pozwala wodzie odpływającej bezproduktywnie powierzchni terenu wsiąknąć. Czyli zwracamy tą pożyczkę, którą zaciągnęliśmy, pobierając wody podziemne. Ja się aż boję powiedzieć, najskuteczniejsze pasy infiltracyjne to mieszanina traw, krzaków i chwastów. Ja nie mogę nikomu doradzać hodowania chwastów wśród pól uprawnych, ale proszę Państwa, wystarczy, jak to będzie łąka, ale nie pastwisko, bo nie może być gleba udeptana. Kośna łąka jak najbardziej może spełnić tą funkcję. No i tutaj konturowanie powierzchni uprawy wstęgowe. Robił z tym doświadczenie Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk, też w kontekście zjawiska zagrożenia erozją. Proszę Państwa, może najważniejsza sprawa ze wszystkich tutaj przeze mnie poruszanych, mianowicie monitoring. Kończy się epoka organoleptycznego określania wilgotności gleby. Potrzebne są do tego zaawansowane urządzenia, a dlatego zaawansowane, że wtedy możemy precyzyjnie określić rzeczywiste, aktualne potrzeby roślin. I tu musi współpracować cała ta aparatura czujnikowa, prawda, z technologią zdjęć nadziemnych, czyli z teledetekcją, przede wszystkim dokonywaną za pomocą dronów. My w tej chwili w naszym instytucie, w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym, pracujemy nad technologią dronów stratosferycznych, takich, które mogą objąć zdjęciami bardzo duży obszar. Robimy takie próby. I proszę Państwa, synchronizacja tych elementów teledetekcji, czujników, prawda, i wyczucia rolnika, to jest przyszłość, bo nie możemy mówić o rolnictwie precyzyjnym, nie mówiąc o precyzyjnym nawadnianiu. Te pojęcia muszą się ze sobą ściśle łączyć. Także, proszę Państwa, powiedzmy sobie tak, że ochrona wód powierzchniowych i zasilanych przez nie wód podziemnych to nasze wspólne zadanie i wyzwanie. I pamiętajmy o tym, że pobierając wody podziemne pożyczamy, bo jak mówią ekolodzy, nie ma w przyrodzie obiadu za darmo. Nie możemy doprowadzić do sytuacji, że za 30 lat nasze dzieci już tego dostępu mieć nie będą. A więc dbajmy wszyscy o wodę, bo ona jest i dla ludzi, i dla produkcji rolniczej, i dla naszej przyrody. Działajmy wspólnie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy panu profesorowi za przedstawienie nam tej problematyki.
To, co bardzo cenne w Pana pracy, oprócz tego oczywiście, że czuje się tą pasję, z którą Pan prowadzi tą swoją pracę i badania. To moje życie. Właśnie bardzo nas to cieszy i ta skuteczność w Pana działaniu, że to, co Pan, jakie wnioski Pan wyciągnie, nie są odstawiane na półki w pracach i śledzenie dalszego, tylko działa Pan, na przykład kierując to do ministra rolnictwa, co Pan podał Pan przykład, jak pomóc rolnikom, żeby zapanować nad tym, co najbardziej im doskwiera i ewentualnie przeciwdziałać w następnym roku. Mówimy tutaj o suszy i życzę Panu dalej tej pasji, no i nam wszystkim, bo takich właśnie naukowców nam potrzeba, żeby to, co w teorii wypracują, miało przełożenie na praktykę. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo.